Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj chciałabym nagrać coś innego, a mianowicie chciałabym nagrać film o tym, co warto kupić tej wiosny w Sephora. Wiem, że ten tytuł brzmi bardzo tak, jakby był sponsorowany, ale przysięgam Wam, nie jest. Wszystkie te rzeczy kupiłam też sama, ale pomyślałam, że jeżeli może planujecie jakieś zakupy albo czujecie taki powiew świeżości z powodu nadchodzącej wiosny i chcielibyście kupić sobie coś nowego, to ja Wam pokażę, co jest fajnego z nowości i nie tylko z nowości, po prostu czym warto się zainteresować i być może czym warto wzbogacić swoją kosmetyczkę w nadchodzącym sezonie. Oczywiście chyba nie muszę mówić, ale i tak powiem, żadna z tych rzeczy nie jest Wam niezbędna do życia. Błagam Was, nie kupujcie kosmetyków, produktów urodowych na karty kredytowe, nie zaciągajcie długów po to, żeby te rzeczy kupować. Absolutnie nie potrzebujecie żadnej z tych rzeczy, to jest tylko inspiracja. Jeżeli chcielibyście sobie coś kupić, to być może czymś Was zainspiruje. Zacznę być może nietypowo trochę dla mnie, bo od pielęgnacji i będą to produkty z niskiej, jak na Sephorę, półki, ponieważ Sephora w tym momencie już ma dwie bardzo dobre marki kosmetyczne pielęgnacyjne w swojej ofercie, mianowicie The Inky List oraz The Ordinary. I zacznę od The Inky List i od produktu, do którego ostatnio po krótkiej, niekrótkiej przerwie, ale wróciłam. Jest to ich Salicylic Acid Cleanser, żel do mycia twarzy z kwasem salicylowym. Ja go uwielbiałam już 2 lata temu, potem używałam oczywiście innych produktów, wiecie jak to jest, jak się testuje inne nowości i ostatnio do niego wróciłam. Dodatkowo oni teraz mają nową taką pojemność jumbo, ta standardowa chyba ma 150 ml, natomiast jest też wersja 300 ml i to jest już moje drugie opakowanie. Pierwsze mam, cały czas zużywam pod prysznicem, mój mąż notabene uwielbia ten produkt. A tutaj mam w zapasie jeszcze dodatkowy, ale ten produkt wystarczy mi na bardzo długo, bo jest bardzo wydajny, no i tak jak mówię, bardzo duża jak na produkt do mycia twarzy pojemność. Kwas salicylowy jest fantastycznym składnikiem dla skóry tłustej, skłonnej do zapychania się, do niedoskonałości, do powstawania tutaj czarnych kropek na nosie, czole, brodzie, ponieważ jest to kwas beta-hydroksylowy i on charakteryzuje się tym, że jest w stanie przebić się przez warstwę sebum na naszej skórze i oczyścić pory głęboko od środka, dzięki temu pozbywając się właśnie zaskórników. Dodatkowo ten produkt jest przezroczysty, bezzapachowy, w ogóle mnie nie podrażnia, mogę go używać, jeżeli chcę, 2 razy dziennie, rano oraz wieczorem po zmyciu makijażu. I absolutnie nie jest to za dużo, ale normalnie stosuję go tylko raz dziennie. Forma bardzo lekkiego, płynnego żelu, po dodaniu z wodą ładnie się pieni i wszystko pięknie doczyszcza, przy tym nie ściągając skóry. Produkt bardzo podstawowy, ale dzięki regularnemu stosowaniu go moja skóra nie ma niedoskonałości, nie ma zaskórników, jest gładka, więc to jest taki produkt, który naprawdę wspaniale ją oczyszcza, nie podrażnia i trzyma ją w dobrym stanie, także bardzo, bardzo polecam. Dodatkowo zaraz będę jeszcze wspominać o rogowaceniu okołomieszkowym, ale właśnie jeżeli się z tym zmagacie, czyli rogowacenie okołomieszkowe to jest taka czerwona, nierówna faktura skóry na ramionach, na udach, często też na pośladkach. U mnie zdecydowanie ramiona tutaj są najbardziej poszkodowane i są zasypane takimi grudkami bardzo nieprzyjemnymi. To jest też taka szorstka powierzchnia. Zmagam się z tym od dzieciństwa. Jeżeli właśnie macie taki problem, to warto swoją pielęgnację ciała uzupełnić o kwasy zarówno alfa-hydroksylowe, jak i beta-hydroksylowe, czyli AHA albo BHA. Możecie też sprawdzić, co na Was lepiej działać, bo tak naprawdę jedne i drugie mają potencjał pomóc właśnie w rogowaceniu okołomieszkowym, ale u jednych sprawdza się lepiej jedno, a u innych co innego. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że ta wersja jumbo, ta wersja większa tego żelu z kwasem salicylowym jest zrobiona m.in. też po to, by móc używać go spokojnie na ciało i żeby szybko się nie kończył. Więc jeżeli chcielibyście spróbować z kwasem salicylowym na ramionach, bądź jeżeli też macie problem z niedoskonałościami gdzieś na plecach, to warto właśnie spróbować kwasu salicylowego. Ale właśnie wracając do Sephora, wracając do niedrogiej pielęgnacji, w Sephorze ostatnio pojawiła się marka The Inky List, chyba w tym momencie już znana wszystkim. Na moim kanale znajdziecie kilka filmów na temat tej marki, jeden sprzed kilku lat z całym przeglądem ich kosmetyków. Przetestowałam wtedy mnóstwo ich produktów i tam możecie zobaczyć taką pełną recenzję. W zeszłym roku nagrywałam też film o tym, co zostało ze mną po tym czasie w pielęgnacji, jeżeli chodzi o The Ordinary. A dzisiaj chciałabym wspomnieć o produkcie z kwasem mlekowym i to jest Lactic Acid 10% plus kwas hialuronowy i
O tyle, o ile on wspaniale się sprawdza na powierzchni skóry. Naprawdę to jest jeden z lepszych kwasów złuszczających, kwasów AHA. Dodatkowo jest to kwas mlekowy w niskiej cenie, który nie podrażnia, a naprawdę bardzo ładnie złuszcza i wyrównuje fakturę skóry. Dodatkowo kwas mlekowy jest jednym z łagodniejszych z grupy kwasów alfa-hydroksylowych, ponieważ ma większą cząsteczkę, dzięki czemu siedzi bardziej na powierzchni skóry i delikatnie złuszcza jej powierzchnię, dzięki temu skóra jest gładka, przebarwienia mają potencjał też lekko schodzić. Dodatkowo kwas mlekowy ma właściwości nawilżające, więc super. Ja mam 10%, jest też wersja 5%, jeżeli chcielibyście spróbować od czegoś łagodniejszego, ale tak jak mówiłam, o tyle o ile na twarzy ten produkt bardzo dobrze mi się sprawdza i też nigdy nie miałam po nim żadnych podrażnień, a moja skóra, pomimo tego, że już zahartowana, czy to na kwasy, czy to na retinoidy, ma tendencję do uwrażliwiania się, jeżeli kosmetyk nie jest zbyt dobrze dobrany. Ale co ostatnio robię z tym produktem? To dodaję kilka kropel do balsamu, do ciała, właśnie żeby wyrównać fakturę na ramionach, właśnie na rogowacenie okołomieszkowe i sprawdza mi się to super. Więc jeżeli nie znaleźliście jeszcze swojego idealnego kosmetyku na rogowacenie okołomieszkowe, bądź chcielibyście jakoś wzbogacić swoją pielęgnację ciała, żeby to nie był, wiecie, tylko taki klasyczny balsam, ale żeby coś delikatnie nam się pozłuszczało, faktura się wyrównała, struktura się wyrównała, żeby skóra była gładsza, to wiecie, robimy sobie kwasy na całe ciało, czy tam tylko na dekolt, ramiona, nogi, co tam chcecie, to polecam spróbować właśnie takiej metody. Ja zwykle nie jestem jakąś ogromną fanką takiego koktajlowania, DIY-owania. Chodzi mi o metody DIY i tworzenia swoich jakichś kombinacji. Natomiast tutaj coś bardzo prostego, kilka kropel do balsamu, takiego najprostszego, najlepiej nawilżającego, bezzapachowego i sprawdza mi się to super, naprawdę. Ramiona są dużo, dużo gładsze. Oczywiście nie są w 100% idealne. Myślę, że rogowacenie okołomieszkowe w moim przypadku to będzie coś, z czym będę się zmagać całe życie, chyba że znajdę jakiś naprawdę cudowny produkt, ale jeżeli macie taki problem, to polecam bardzo spróbować. Oczywiście muszę tutaj wspomnieć, że jeżeli wprowadzacie złuszczanie kwasami na powierzchni skóry ciała, to trzeba wziąć pod uwagę również ochronę przeciwsłoneczną na ciało. Na odkryte miejsca ciała, gdzie narażona jest skóra na promieniowanie słoneczne, no i jak zaczynacie używać tam kwasów, to tym bardziej. I dlaczego mówię o tych dwóch produktach do pielęgnacji w aspekcie nowego sezonu, odświeżenia swojej kosmetyczki? A to dlatego, że zbliża się lato, zbliżają się ciepłe miesiące, kwas salicylowy super się sprawdza, jeżeli skóra Wam mocno się poci, przetłuszcza się w ciepłych miesiącach, no to takie odświeżenie delikatnym żelem, bo podkreślam, to jest produkt łagodny, ale skutecznie złuszczający. To jest coś rewelacyjnego na ciepłe miesiące. Wiem, bo mieszkam w ciepłych krajach i to jest dla mnie wybawienie. A mówię też o walce z rogowaceniem okołomieszkowym, dlatego że znowu zbliżają się ciepłe dni, odkrywamy trochę więcej ciała, pokazujemy więcej być może stref na naszym ciele, które były zaniedbane w trakcie pandemii, więc przejdźmy teraz do makijażu. Nie mogę nie wspomnieć o swoim najnowszym odkryciu, czyli Fenty Beauty Ease Drop Blurring Skin Tint. Ja mam go w odcieniu 5 i słuchajcie, powtórzę się, będę mówić o nim cały czas, ale ja naprawdę odkąd przetestowałam go razem z Wami, używam go codziennie, bądź w te dni, w które nakładam makijaż, no bo nie maluję się codziennie. Mam go też dziś nałożonego na twarzy gąbką. Znów podkreślam, że nałożenie gąbką powoduje, że uzyskujemy najmniejsze krycie, ale najbardziej takie skin-like wykończenie a la efekt drugiej skóry i dla mnie to jest coś absolutnie zachwycającego. W teście przetestowałam palcami oraz pędzlem i też efekt bardzo mi się podobał. Natomiast w następnych dniach pokazywałam Wam na Instagramie właśnie aplikację gąbką i od tego czasu stosuję gąbkę, bo bardzo mi się podoba to, jak wygląda buzia. Pory są wygładzone, koloryt jest ujednolicony, buzia wygląda jakbyśmy nie mieli nałożonego żadnego podkładu, a jednak wygląda 1000 razy lepiej. Jest właśnie taka zmiękczona, wygładzona, po prostu upiększona. Przy okazji tutaj wspomnę, że nie wspominam dzisiaj o żadnych pudrach wygładzających, bo jak wiecie, jestem w trakcie testów, gdzie nagrywam filmy o różnych pudrach wygładzających, blurujących pory, ulepszających fakturę skóry, takich pudrach nowej generacji, niewidocznych na twarzy. I nagrywam cały czas te testy, wrzucam je na YouTube. Na koniec zrobimy sobie
podsumowanie i taki ranking, które sprawdziły się najlepiej, dlatego dzisiaj cichosza jeszcze nic nie mówię. Ale wracając do Ease Drop z Fenty Beauty, to jest w tym momencie mój ulubiony produkt do twarzy, jeżeli chodzi o podkład, kremy BB, kremy CC, kremy tonujące. To jest mój numer jeden i naprawdę będzie musiało coś totalnie mnie zachwycić, żebym przestała go używać, bo naprawdę jestem absolutnie uzależniona od tego wygładzającego efektu na skórze i ciężko na pewno będzie mi ten produkt odstawić. Także jeżeli szukacie jakiegoś podkładu, jakiegoś kremu tonującego na wiosnę, na lato, czegoś o bardzo lekkiej formule, czegoś o lekkim do średniego krycia, ale czegoś, co będzie zupełnie niewyczuwalne, bo ja w tym momencie w ogóle nie czuję, że mam na sobie makijaż. Naprawdę, on jest tak lekki, ale zrobi Wam po prostu wyfotoshopowaną buzię, to absolutnie polecam. Nie mam absolutnie z nim żadnego problemu, jeżeli chodzi o zapychanie. Wszystko jest cacy. Dodatkowo to jest 32 ml, a nie 30 jak w klasycznym produkcie, więc zawsze jest to dodatkowy plus. Kiedy nagrywałam ostatnio film Cały makijaż marką Fenty Beauty, wreszcie udało mi się przetestować ich nową dla mnie linię błyszczyków Gloss Bomb Cream, czyli tą bardziej kremową, która też ma zapewniać dużą ilość pigmentu, krycie, piękne kolory, lustrzany, wygładzony efekt na ustach, ale już bez drobinek w porównaniu do ich klasycznych błyszczyków. I właśnie tam udało mi się go wreszcie przetestować, bo ja go, słuchajcie, kupiłam, nałożę sobie jeszcze kolejną warstwę. Ja go kupiłam zaraz po premierze, ale on tak leżał i czekał. I słuchajcie, pluję sobie w brodę, że zdecydowałam się na przetestowanie go dopiero teraz, ponieważ to jest wykończenie przepiękne. Efekt wypełnionych ust, efekt taki plumpy, żadne linie ani jakieś nierówne skórki, struktura nie jest podkreślona, wszystko jest takie przepięknie gładkie. Ja mam ten klasyczny, myślę, najpopularniejszy odcień Fenty Glow i już się zastanawiam nad kolejnymi. Dodatkowo ostatnio była premiera ich dwóch nowych odcieni z tej właśnie linii błyszczyków cream i one są po prostu w zestawie takie duo. I te kolory są bardzo ciekawe, ale też oczywiście jest ich ta pierwsza, podstawowa linia. I słuchajcie, tak jak ja jestem ogromną fanką ich klasycznych błyszczyków, tych z drobinkami i mam 3 odcienie z nich, tak myślę, że teraz zacznę się interesować również tymi, ponieważ to, że one nie mają drobinek, powoduje, że są jeszcze bardziej naturalne do takiego makijażu make-up, no make-up, do czegoś takiego bardzo subtelnego. One wręcz mają taką konsystencję gęstego balsamu do ust przez to, więc no to jest coś naprawdę niezwykle komfortowego. Wygląda to na ustach przepięknie, przynajmniej moim zdaniem, więc jeżeli chcielibyście coś nowego do ust, coś takiego soczystego, świeżego, to zapoznajcie się z innymi też kolorami tych błyszczyków, jeżeli nie lubicie takich nudziaków, brzoskwini. I jeżeli macie błyszczyki z tej serii, to dajcie mi znać, na jaki kolor się zdecydowaliście, bo jestem bardzo ciekawa. Ostatnio też nagrywałam film z pożegnaniem marki Becca Cosmetics, ponieważ na pewno wiecie, że we wrześniu kończą swoją działalność i nie będą już dostępni na rynku. Ja jako ich wierna fanka właśnie nagrałam taki film, pokazałam Wam swoje ulubione produkty od nich i tam też pokazywałam, na jakie dodatkowe rzeczy się zdecydowałam, właśnie ze względu na to, że niedługo już nie będę mogła ich kupić. I tam między innymi był rozświetlacz Shimmering Skin Perfector Press w odcieniu Champagne Pop. Ja ich rozświetlacze bardzo lubię, mam już od kilku lat odcień Opal, Moonstone oraz Vanilla Quartz i właśnie tutaj między innymi moją kolekcję wzbogacił odcień Champagne Pop, przepiękny, szampański, złoto-brzoskwiniowy i dodaję tutaj te rozświetlacze i zwłaszcza ten odcień Champagne Pop, ale tak naprawdę mówię o każdym rozświetlaczu z marki Becca. Dlaczego warto zdecydować się na nie w tym sezonie? No dlatego, że niedługo ich już nie będzie. Jeżeli nigdy nie próbowaliście konsystencji rozświetlaczy Becca, to uważam, że będziecie żałować, jeżeli jej nie spróbujecie. Mam nadzieję, że uda się Wam dostać jeszcze, czy to takie limitowane, czy to te klasyczne wersje travel, te mini, które są zwykle dostępne w tej sekcji Beauty to Go. Teraz wiem, że Sephory są zamknięte, ale być może online gdzieś jeszcze dorwie, ponieważ rozświetlacza używa się tak niedużo, że nawet te mniejsze pojemności na bardzo długi czas wystarczają. Bardzo, bardzo polecam. Znów mam dzisiaj nałożony dzisiaj ten rozświetlacz na twarzy, żebyście mogli zobaczyć, jak on u mnie się prezentuje. I rzecz, myślę, nietypowa dla mnie do polecenia, ponieważ ja jestem z tych osób, które uważają, że na maskarę
niekoniecznie trzeba wydawać dużą ilość kasy. Jest kilka takich maskar, mogłabym je wymienić na palcach swojej dłoni, które uważam, że są warte swojej ceny. Są to maskary z wysokiej półki i uważam, że dają tak wyjątkowy efekt, że są nie do podrobienia. Ale tym samym uważam, że jest tyle wspaniałych maskar w drogerii, między innymi moja ulubiona L'Oreal Voluminous, że ta w różowym opakowaniu, że po prostu jest to rzecz, na którą nie warto przepłacać. Ale ostatnio w moje ręce wpadła maskara Lash Freak od Urban Decay. To również jest wersja travel. I powiem Wam, że dawno maskara z wysokiej półki nie zrobiła na mnie aż tak dużego wrażenia, ponieważ zwykle jak testuję maskarę z wyższej półki, to mam takie no spoko, ale to samo zrobiłaby moja maskara z Eveline czy z L'Oreala. Nie ma sensu wydawać stówę na maskarę. Natomiast tutaj uzyskałam tak piękne rozdzielenie rzęs, pogrubienie, wspaniałą, głęboką czerń i naprawdę niezwykłe wydłużenie, takie naprawdę trzy w jednym, że miałam takie wow. I to już za pierwszym pociągnięciem uzyskujecie naprawdę sporą objętość i przepiękne wydłużenie w zewnętrznych kącikach oczu. To jest maskara ze szczoteczką silikonową, zakończona taką kuleczką na końcu. Swego czasu maskary Givenchy miały taki kształt. Wydaje mi się, że one wciąż są dostępne. I ta kuleczka pozwala właśnie Wam super zewnętrzne kąciki wyciągnąć i ma coś takiego ta maskara w sobie, że będę się zastanawiać, czy nie kupić pełnowymiarowego opakowania, jak mi się skończy. I skończę dzisiejszy film produktami do włosów i tutaj błagam, nie krzyczcie na mnie, bo ja już sama nie wiem, o co chodzi. To będą produkty do włosów marki Kristin S. Ja ich używam jednego od kilku lat, drugiego od kilku miesięcy, natomiast nigdy nie pokazywałam Wam ich na YouTubie. Myślę, że gdzieś się przebijało na Instagramie, dlatego że ja byłam pewna, że to są produkty niedostępne w Polsce, a zwłaszcza w polskiej Sephorze. Natomiast kiedyś z głupa sobie weszłam na polską Sephorę, sprawdziłam i te produkty normalnie były dostępne, wszystkie, cała linia, w naprawdę przystępnej cenie jak na Sephorę, ponieważ one nie są tanie, to nie są produkty drogeryjne, ale jak na Sephorę to nie jest ta najwyższa półka produktów do włosów. Natomiast to już było jakiś czas temu. I dzisiaj coś mnie tknęło i pomyślałam, a wejdę jeszcze raz na stronę polskiej Sephory i sprawdzę. I o tyle, o ile jak zaczynam wpisywać Kristin S w wyszukiwarkę i wyskakują mi produkty, klikam na wybrany produkt, to wyskakuje mi ta strona. Tak, te produkty są niedostępne, niemożliwe do zamówienia online, niedostępne w perfumerii, więc nie wiem, czy oni wychodzą już z Polski, czy to jest jakiś taki tymczasowy teraz przestój. Jeżeli macie jakąś informację na ten temat, to dajcie mi znać, ale mimo wszystko chcę Wam o tych produktach opowiedzieć. Zacznę od tego, którego używam już od dobrych kilku lat i to jest Kristin S Weightless Shine Working Serum i to jest serum do włosów, serum silikonowe, natomiast nieobciążające, bardzo lekkie, do wygładzania końcówek, do wygładzania długości włosów, do wykańczania każdej stylizacji, kiedy chcecie włos trochę nabłyszczyć, wygładzić, jeżeli macie problem z puszeniem, halo, wilgoć w ciepłych miesiącach. Tak, ten produkt świetnie się sprawdza. Dodatkowo obydwa te produkty, jak i cała linia, oprócz tej linii bezzapachowej, bo oni też mają taką linię bezzapachową, cała ta marka ma kosmetyki do włosów pachnące najdroższym, najbardziej luksusowym salonem fryzjerskim. Na pewno wiecie, o co mi chodzi. Wszyscy zawsze pragniemy takiego zapachu na włosach. Nie kłamcie, jeżeli tak nie macie. I te produkty właśnie tak pachną. Dodatkowo uważam, że mają bardzo piękne, estetyczne, minimalistyczne opakowania. Ja tego serum używam w bardzo niewielkiej ilości. Dosłownie taka 1/3 pompki, dzięki czemu ono jest niezwykle wydajne. Na osuszone ręcznikiem włosy i potem włosy suszę, modeluję, układam bądź zasobem naturalnego wyschnięcia. Jeżeli chcecie dodać jeszcze dodatkowego nawilżenia, wygładzenia, to można dodać jeszcze mniejszą ilość już na wykończenie stylizacji na włosy suche, ale ja do tego już używam olejku, nie z tej marki. Także ten produkt niezwykle polecam, a kilka miesięcy temu zdecydowałam się m.in. dlatego, że to serum wygładzające tak świetnie się mi sprawdziło, na produkt Instant Leave Thickening Spray, czyli taki produkt pogrubiający, dodający objętości. Ja od razu mówię, jestem ogromną fanką i miłośniczką linii Anti-Gravity od Kevina Murphy, od linii pogrubiającej, zwiększającej objętość i naprawdę bardzo tęsknię za tymi produktami. Niestety w Malezji są one nie do dostania, żaden salon fryzjerski też
nie jest jakoś zainteresowany tą firmą i nie prowadzi sprzedaży ich kosmetyków, więc po prostu musiałam znaleźć coś innego. No i ten produkt mnie zaciekawił, dlatego że właśnie to serum mi się tak dobrze sprawiło, brzmi super. Ma dodawać objętości zarówno tutaj przy skalpie, jak i pogrubiać na długości i bardzo dobrze się sprawdza, natomiast jest to produkt, którego zdecydowanie trzeba się nauczyć. Ja na początku kilka moich pierwszych aplikacji nie byłam w ogóle zadowolona, ponieważ nakładałam go zdecydowanie za dużo. I efektem tego były włosy absolutnie nieodbite u nasady, a włosy przyklapnięte, obciążone, więc myślałam takie, what the... Produkt na objętość robi mi totalny przyklap i włosy wyglądają 100 razy gorzej, niż gdybym nie nałożyła na nie zupełnie nic. Natomiast jak zmniejszyłam trochę tę ilość psiknięć, no to uzyskałam taki perfekcyjny złoty środek i faktycznie włosy są przepięknie odbite od nasady, są też takie sypkie, puszyste, bardzo ładnie się układają, nie mam problemu z wysuszeniem ich, nie puszą się, oczywiście też jest zasługa tego drugiego produktu, no ale po prostu są takie, wiecie, takie puszyste i to jest zdecydowanie właśnie zasługa tego sprayu, więc jeżeli go macie, jeżeli się na niego testujecie, to nie skreślajcie go na początku, bo być może jest szansa, że nakładacie go zbyt dużą ilość. Oczywiście u każdego ta ilość będzie wyglądała zupełnie inaczej, w zależności od tego, czy macie włosy gęste, cienkie, grube, czy macie ich dużo, czy macie ich mniej, więc to trzeba sobie samemu wypracować. Ale jeżeli szukacie dobrego sprayu zwiększającego objętość, pięknie pachnącego, to polecam. I to już jest wszystko na dziś. Szybki film, 8 produktów, którymi warto się zainteresować, jeżeli planujecie w najbliższym czasie zakupy w Sephora, jeżeli planujecie zakupy na nowy sezon. Mam nadzieję, że czymś Was zainspirowałam. Jeżeli macie któryś z tych kosmetyków, to koniecznie dajcie mi znać, czy macie podobne odczucia jak ja, bądź zupełnie inne. Oczywiście bardzo chętnie posłucham każdą opinię. Zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, żeby być z moimi filmami na bieżąco. Zostawcie też kciuka w górę i zachęcam do żywego komentowania. Uwielbiam zawsze czytać komentarze od Was. Wpadajcie też na mój Instagram i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!